Od jakiegoś czasu głośno mówi się o pirackiej wersji FNAF 2, która krąży po internecie, jest znana jako Stingray i jest w stanie usunąć ci na przykład wszystkie dane z telefonu, wykraść ci wszystkie pliki, twoje dane, czy chociażby twój numer telefonu. Z powodu istnienia samego Stingray pojawiło się także kilka innych wątków odnośnie innych pirackich wersji FNAF-ów oraz zupełnie nowy nurt znany jako FNAF Ransomware, który prezentuje najpewniej najbardziej niepokojące rzeczy z FNAF-em związane, nawet straszniejsze od kaset VHS FNAF-a. Dzisiaj o tym. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się pirackimi wersjami Five Nights at Freddy's, które są chyba jeszcze bardziej niepokojące od samych FNAF-ów samych w sobie, czy nawet kaset VHS. A pociśniemy sobie na samym początku od FNAF-a 2 w wersji Stingray, czyli tej, która wykrada ci dane i jest po prostu straszna. Tak naprawdę mocno i chyba jest najpopularniejsza ze wszystkiego, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od FNAF-a 2 Stingray, który z takich około wirusowych, niepokojących wersji wszystkich FNAF-ów jest chyba najlepiej znany, a przynajmniej przez ostatnie miesiące mówiło się o nim najwięcej, chociaż nadal jest to pewna nisza. Tak czy tak, FNAF-a 2 na pewno każdy z was zna. Jeżeli na jakimś etapie swojego życia graliście w gry na telefonie, dokładnie na Androidzie i nie chciało wam się płacić, to bardzo możliwe, że kojarzycie pewną stronkę z pirackimi grami na telefon. Nazwy wolę nie podawać, żeby ich nie promować. W każdym razie, właśnie na tej stronce swego czasu znajdowała się piracka, darmowa wersja FNAF-a 2. Tylko że ikona tej gry, która później chociażby pojawi wam się na pulpicie po zainstalowaniu, była inna od tej oryginalnej. Otóż do połowy to była dokładnie ta sama ikona jak w legalnej wersji, a od połowy była już czarno-biała, a oko Freddy'ego świeciło na czerwono. Straszne. Ta wersja FNAF 2 opublikowana została przez użytkownika znanego jako Stingray. I w bardzo podobny sposób nazywała się także sama wersja gry. Stingray is watching. Stingray obserwuje, tylko że is watching zostało napisane w języku najpewniej arabskim. Naprawdę, chłopaki, gościu, który za to odpowiada, to jest żywcem gościu wyrwany z 2012 roku, kiedy jeszcze Slenderman był popularny. I wyobraź sobie tą sytuację, że nie chcecie się bulić kuźwa 10 zł za zagranie w jakiegoś FNAF-a 2 na sklepie Play, w związku z czym kopiesz w internecie na tyle głęboko, że znajdujesz wersję Stingray, która już z kilometra wygląda, jakby coś było z nią absolutnie nie tak. A i tak pobierasz ją, bo przecież zagrasz sobie we FNAF 2 za darmo i zaoszczędzisz kuźwa dychę na chipsy z żabki czy coś. Okej, ile kosztuje FNAF 2 właściwie? Bo nie pamiętam, nie grałem we FNAF 2 dawno. Ty, jaka inflacja poszła. Panie, 15 zł. Nie no, szczerze, 15 zł bulić za FNAF 2? Nie wiem, czy to jest zbyt opłacalny interes. W każdym razie jest to lepsze niż ogarnianie pirackiej wersji takiej jak Stingray, która totalnie zaora ci telefon od środka i skończysz z tym. Zamiast tego. Następnie pobierasz tą grę, odpalasz ją i widzisz komunikat, że aplikacja prosi cię o dostęp do czytania twojej karty SD, czyli krócej mówiąc do pamięci telefonu, do sprawdzania twoich kontaktów, do wysyłania i przeglądania twoich SMS-ów i wiadomości tekstowych. A co za tym idzie, może narazić cię na ewentualne koszty wysyłania SMS-ów na przykład premium, ponieważ instalując tę grę zgadzasz się na takie możliwości. Dodam tylko, że dla odmiany ten komunikat będzie widniał w języku włoskim. I tak, nim przejdziemy dalej, pobieranie w ogóle jakichkolwiek piratów według mnie jest totalnie głupie i bez sensu. Po prostu nie powinno się tak robić. A tym bardziej w takiej sytuacji, kiedy widać z kilometra, że ten plik jest niebezpieczny i w gruncie rzeczy jest wirusem. Ponieważ żadna autoryzowana aplikacja nie zapyta cię o takie rzeczy. I następnie dochodzi do pewnej rozbieżności i tutaj nie jestem do końca pewien, ponieważ wraz z zainstalowaniem aplikacji niby nie można już jej odinstalować. Niemniej sam na tle się na tym nie znam, najpewniej są jakieś sposoby, niemniej patrząc na to, jak coś takiego wejdzie ci na Androida, to może być różnie. W każdym razie, jeżeli zaakceptowałeś już wcześniej wspomniane informacje, mogłeś zacząć grać w Stingray. I przez większość czasu to jest zupełnie normalny FNAF 2, jakby totalnie niczym to się miało nie różnić. Aż do nocy piątej, kiedy wirus zostaje w 100% uaktywniony i niby w tym momencie zacznie już pobierać pliki z twojego telefonu, a ty nawet nie będziesz o tym wiedział. I wszystko tak naprawdę namacalnie zmienia się dopiero po pokonaniu nocy piątej, kiedy otrzymujesz standardową wypłatę, niemniej tuż po niej ekran na kilka sekund stanie się czarny, po czym dostaniesz jumpscare Withered Cheeky pozbawionej oczu z przesterowanym krzykiem dziewczynki. Następnie cały twój pulpit zalać mają ikonki FNAF 2 w wersji Stingray, po czym wszystkie pliki swojego telefonu mają zostać wykradnięte, a telefon ma zostać sformatowany oraz przywrócony do ustawień fabrycznych. No tak czy tak, jak go odpalisz, to Stingray dalej tam będzie, żebyś nie myślał. Reasumując, czy Stingray
jest prawdziwy? Mimo wszystko, wydaje mi się, że nie, ponieważ ta wersja Stingray, która jest najlepiej znana w internecie, opisana została na jakiejś dziwnej, źle zrobionej stronie na fandom wiki, bez jakiegokolwiek screena czy zdjęcia, i bardziej brzmi jak ta taka gówniana creepypasta, typu obejrzałem straszny odcinek SpongeBoba o 3 w nocy i on mi spalił telewizor. Wiecie, czym to grozi, to jest zagrożenie pożarowe, w razie czego nie oglądajcie zakazanych odcinków SpongeBoba o 3 w nocy, bo skończycie jak ludzie z creepypastą w SpongeBobach, nie? Człowieku, co ja gadam w ogóle? To myślę, że Stingray faktycznie mogło istnieć, niemniej w trochę innej formie. Myślę, że bardziej działało to na zasadzie wirusa, który faktycznie wykradał ci dane z telefonu, bądź go formatował, a niekoniecznie czegoś na zasadzie strasznej ciki, która wyskakuje ci na mordę czy coś. No. To jest dość naciągane i niekoniecznie wydaje mi się, żeby w ten sposób to działało. Niemniej Stingray najpewniej faktycznie istniał w tamtych czasach, ponieważ na internecie istnieją jakieś tam zapiski z 15 czy 14 roku na jego temat, chociaż ciężko się do nich w tym momencie dokopać. Stingray został faktycznie odnaleziony w kilku miejscach w internecie i faktycznie coś tego typu istnieje, tylko że w różnych wersjach. Na zasadzie FNAF 2, Stingray APK, wiecie, ten plik taki na Androida. W związku z czym wszystkie okoliczności wskazują na to, że coś takiego jak FNAF 2 Stingray faktycznie mogło istnieć, tym bardziej, że FNAF 2 wychodził w 2014 roku, a ten okres 2014-15 i nawet te kilka lat później, to siłą rzeczy był ten okres mocno sus pirackich wersji różnych rzeczy, głównie na Androida, ze stronek nieautoryzowanych. Sam coś o tym wiem, bo w tamtych czasach byłem dzieciakiem, który chodził do podstawówki i wielu ziomków starało się trochę wyjanuszować rzeczy na Androidzie w nie do końca należyty sposób. Przykładowo bardzo dobrze pamiętam tą dziwną wersję pierwszego FNAF-a, która podpisywana była jako FNAF 3 jeszcze zanim FNAF 3 rzeczywiście wyszedł. I był to taki dziwny fangame, który najpewniej pobierany był z jakichś dziwnych zewnętrznych stronek, a nie ze sklepu Play. Kolega miał to na Androidzie. Sama gierka nazywała się Vincent i jedyne co z niej pamiętam, to Boniego z trzecim okiem. Vincent oczywiście odnosił się do Purple Guy'a, wtedy jeszcze to nie był William Afton i chyba to opowiadało o nim w jakiś taki fangame'owy sposób, niemniej absolutnie nic poza tym Bonim z tego nie pamiętam. Może dajcie mi znać w komentarzach na dole, czy coś pamiętacie, jeżeli jesteśmy w podobnym wieku. Nie należy mieć w głowie, że to był przełom 2014-2015 roku i to też była ta dziwna nisza dziwnych tworów androidowych. W związku z czym obecnie, niemal 10 lat później, ciężko będzie to znaleźć. Okej, udało mi się odnaleźć jedno zdjęcie w internecie z Bonim z trzecim okiem. I tak na 90% zdaje się, że to było to, niemniej to miało miejsce 10 lat temu, więc mogę się co do czegoś mylić. Niemniej powiedzcie mi, czy jeżeli jesteśmy w podobnym wieku, to czy pamiętacie coś takiego sprzed tych 10 lat? Bo kurde, coś mi świta w głowie, ale poza tym obrazkiem niewiele pamiętam. Była też chyba piracka wersja FNAF Sister Location, która miała tylko Custom Knighta, który jednak chyba nie miał miejsca w biurze, ale to też było mega dawno. W każdym razie tamten rynek był mega dziwny, a co za tym idzie niebezpieczny, bo tak, telefony też lubiły po tym siąść. W związku z czym zdaje się, że coś takiego jak Stingray faktycznie za tamtych czasów mogło istnieć i mogło też być faktycznie dość niebezpieczne. Po tym, jak popularność tego tematu dość mocno urosła w internecie ostatnio, ludzie zaczęli poszukiwać oryginalnego Stingray i m.in. natrafili na kilka plików, które po przeskanowaniu przez wirus Totala dały takie rzeczy jak sam fakt, że aplikacja może zablokować twój ekran, wejść do plików twojego telefonu i je wykradać. W każdym razie, według mnie coś takiego jak FNAF 2 Stingray faktycznie mogło istnieć, tylko że nie w ten niepokojący sposób z ciką, która wyskakuje ci na mordę i zaczyna się drzeć, a bardziej w kontekście tego, że ktoś zrobił aplikację z wirusem, który będzie wykradać dane od Januszy, którzy nie chcą zapłacić za normalną grę. W związku z czym, jeżeli posiadacie FNAF 2 i zakupiliście go legalnie ze sklepu Play, App Store'a czy na przykład ze Steama, to nie musicie się niczego bać, bo to jest autoryzowana legalna aplikacja z legalnego źródła. Jednakże, jeżeli chcieliście zbić interes z życia, żeby zagrać we FNAF 2 bez zakupów na FNAF 2 i pobieraliście go z jakichś dziwnych stronek, które nie są autoryzowane, to może być już różnie i raczej radziłbym wam to odinstalować, ponieważ tamten rynek gier na telefon jeszcze z tamtych czasów i jeszcze takich gier jak FNAF 2 jest dość szemrany, jak zresztą mogliście już zauważyć w tym odcinku. Więc nawet jeśli w takim wypadku nie macie FNAF 2 Stingray na telefonie, to równie dobrze możecie mieć szereg innych wirusów, ponieważ takie były wtedy czasy.
I zdaje się, że obecnie w 2024 roku raczej nikogo za bardzo nie podkusi, żeby kupować jakiegokolwiek FNAF-a za wyjątkiem tych ostatnich w 2024 roku, w sensie serio. Podajcie mi chociaż jeden logiczny powód, dla którego warto kupić i zagrać od nowa we FNAF-a 2 w tym roku. Przecież to jest bez sensu. Rozumiem, że są jacyś pasjonaci, którzy kochają FNAF-a nad życie, ale jaki jest sens? W tej grze nie wykopiecie nic nowego po godzinie grania. W związku z czym tym bardziej nie opłaca się ryzykować utraty danych swojego telefonu, ściągając na FNAF 2 z jakichś gównostronek. Jednakże wciąż, jeżeli chodzi o ten rynek, to nadal nie koniec. Ponieważ Stingray to tylko jedna z tych bardzo wielu wersji innych pirackich FNAF-ów, które są w jakimś sensie niepokojące. Zostając jeszcze na moment przy temacie Stingraya, warto zwrócić uwagę na te wszystkie remake'i, które zalały ostatnio YouTube'a, są naprawdę super zrobione, fajnie się to ogląda i myśli się, co by było, gdyby Stingray faktycznie istniał i zniszczył ci telefon od środka. Naprawdę, to jest koncept, który trochę mnie przeraża nawet w tym momencie. Na zasadzie, kurde, wyobrażam sobie 9-letniego mnie, który nie może kupić sobie gry na telefon, w związku z czym pobiera ją z jakiejś dziwnej stronki, a następnie odpala mu się coś takiego. Stare, ja przez 2 tygodnie nie mógłbym zasnąć z tego powodu. I do tej pory jest to dla mnie coś bardzo niepokojącego. Na zasadzie, instalujesz na telefon coś, czego pochodzenia nie znasz i nie wiesz, jaki damage może to spowodować, a następnie doświadczasz jakichś niepokojących obrazków, nie wiadomo czego. Kurde, to jest już taka część horroru internetowego, która jest na tyle prawdziwa i na tyle może sięgnąć każdego z nas, jeżeli będziemy chcieli pójść ścieżką, która do niej prowadzi, że kurde szczerze, wali to we mnie bardziej niż na przykład jakieś FNAF VHS tapesy, które po prostu posiadają screamer. I te właśnie pirackie wersje FNAFa zapoczątkowały pewien nurt znany jako Five Nights at Freddy's Ransomware. Niemniej zacznijmy może od tego, czym właściwie ten ransomware jest. Ransomware to najczęściej piracka darmowa wersja jakiejś gry czy czegoś, którą najczęściej pobierasz z jakichś przebranych stronek, ewentualnie przychodzi do ciebie mailem i ty masz to w głowie, że właśnie przyoszczędziłeś sporo hajsu na jakiejś fajnej gierce, aczkolwiek kiedy ją odpalasz, okazuje się, że ta właśnie wersja ransomware blokuje twój komputer, wykrada twoje dane, po prostu nie możesz nic zrobić i najczęściej po resecie komputera albo po prostu od razu na samym środku pojawia się morda czegoś strasznego, które mówi ci: nie wolno kraść, nie wolno piracić, zapłać mi tyle i tyle, to ransomware zostanie zdjęty. Krócej mówiąc, nazwa tego pochodzi właśnie od słowa ransom, czyli okup, który musisz zapłacić za ściągnięcie software'u, ware, czyli oprogramowania. Proste. Popularnym przykładem takowego oprogramowania jest chociażby Jigsaw Ransomware, który po zainstalowaniu się na twoim komputerze sprawiał, że na środku ekranu pojawiła się morda lalki Billiego z Piły, która mówiła: ziomuś, zapłać mi hajsik, to se pójdę i będziesz mógł dalej grać w CSK. I FNAF Ransomware polega na dokładnie tym samym pomyśle, tylko że na przykładzie FNAFa. W związku z czym Ransomware będzie działał w taki sposób, że jeżeli chcecie ogarnąć coś pirackiego, darmowego, nie bulić za to cebulionów czy innych yuanów i po prostu pobierzecie coś z nie do końca legalnego źródła, to sam Ransomware po pierwsze, jeżeli chodzi o FNAFa, będzie straszny, taki jak to na przykład. Po drugie, zablokuje wam kompa i nie będziecie mogli nic zupełnie zrobić, a na ekranie będziecie mieć mordę czegoś strasznego, najpewniej jakiegoś przerobionego animatrona, który mówi ci: zapłać mi 10 cebulionów do 22, bo inaczej wszystkie dane z twojego kompa znikną, a poza tym zapłać mi 10 cebulionów do 22, bo inaczej wszystkie dane z twojego kompa znikną oraz załatw sobie normalną wersję gry i nie pirać, bo piractwo jest złe. YouTube'a w ostatnim czasie dość mocno zalały tego typu filmy, które pokazują, co by było, gdybyś pobrał piracką wersję jakiegoś FNAF-a. W związku z czym bardzo popularnym przykładem FNAF-a Ransomware jest Five Nights at Freddy's, czyli ransomware'owa wersja pierwszego FNAF-a. I to jest samo menu. Samo nagranie zaczyna się od gościa, który w notatniku pisze: ej, ziomek, znalazłem z tego FNAF-a 1, który jest za darmo i mogę sobie zagrać. Następnie gościu wchodzi na pulpit, gdzie jest pewna aplikacja, która wygląda już dość podejrzanie. Ziomek wchodzi do środka, rozpoczyna się loading screen, po czym pojawia się morda strasznego Freddy'ego na ekranie na ułamek sekundy. Po czym ziomek widzi warning, że gra posiada flashing lights, jumpscary, loud audio i tak dalej. Każdy z nas to zna. Następnie rozpoczyna się loading screen, który nie jest w jakimkolwiek stopniu podobny do loading screenu z pierwszego FNAF-a. Jest zniszczony, straszny, zdistortowany. Następnie ziomek stwierdza, że odpali pierwszą noc, bo czemu nie, która nazywa się Sin 823. I wówczas odpala się już prawdziwy pierwszy FNAF, który jednak jest dziwny, niecodzienny, nieznajomy. W grze w sumie nie ma nikogo poza Freddym, który wygląda tak i nie możesz w ogóle ruszać kamerami, przerzucać się pomiędzy nimi. W
Chwilę później gasną światła i miejsce ma jumpscare Freddy'ego. Następnie pojawia się komunikat, że gra ma swoją płatną wersję, a tutaj masz linkacza, z którego możesz ją pobrać. Oczywiście wcześniej musisz zapłacić, następnie gość resetuje kompo, odpala go ponownie. O dziwo, cały czas ekran jest nagrywany, co jest trochę dziwne. I już nie może przejść dalej, ponieważ pojawia się Freddy, który nakazuje mu zapłacić za grę i nigdy więcej nie kraść. Generalnie na tym to polega i też jest totalnie niepokojące. Interesujące też jest ransomware FNAF 2 i nie mówię tutaj o Stingray, tylko o zupełnie innej wersji. Gra odpala się z następującym loading screenem, który różni się absolutnie od tego podstawowego, jest dużo bardziej zdistortowany i zamiast close macie tutaj poddaj całą nadzieję. Następnie gra odpala się w mocno zdistortowanym, brzydkim, strasznym stylu. Ransomware FNAF 3 i 4 również są dość mocne, szczególnie ten FNAF 4, bo tak, FNAF 4 ma bardzo przerażające mordy w odróżnieniu do pozostałych i macie tutaj po prostu bardzo proste grafiki z tymi przerażającymi mordami, dodatkowo jakieś linki na podejrzane strony, nagranie z Bandicama, czy masę niepokojących, niezrozumiałych tekstów, no kurde, straszne to jest. Ransomware FNAF Sister Location wyświetla ci tekst, że zostało ci tylko 45 minut na zapłacenie. Ogólnie mocne, chore gówno. Czy takie ransomware rzeczywiście istnieją? Nie wiem, możliwe. Póki co to jest tylko pewna odnoga, analog horroru, która uważam, że za jakiś czas może faktycznie daleko polecieć, jeżeli ktoś odpowiednio do tego podejdzie. Wyletnijcie minął, co sami o tym sądzicie? Jeszcze taka informacja dla was, słuchajcie, nie pobierajcie pirackiej wersji gier i rzeczy, bo skończycie w ten sposób z zawirusowanym komputerem. Po co wam to? Tak, i mo, jeżeli chodzi o jakiś horror FNAF-owy, ransomware'y to jest już w ogóle inny poziom tego, jak coś może być niepokojące, ale to w zależności też od tego, z jakim nastawieniem do tego podejdziesz. To były główne ransomware'y i pirackie wersje FNAF-ów. Jeżeli wiecie coś na ten temat więcej, napiszcie mi w komentarzach na dole, naprawdę bardzo chętnie to poczytam. Wpadnijcie tymczasem na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem wytrzymajcie się, hej!